głównym, wiodącym tematem tegorocznego zjazdu jest mikrochirurgia. Mikrochirurgia jest taką dziedziną, która wymaga dobrego wyszkolenia operatora, ustalenia schematów postępowania, doboru odpowiednich narzędzi. Tutaj dużą uwagę będziemy zwracać na pracę w mikroskopie i dokładne omówienie wszystkich etapów dojścia do zmian, również opracowania okolicy przywierzchołkowej. Dziedzina endodoncji burzliwie rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Wszystkie nowe procedury, które pojawiły się, opierają się jednak na stałych, ustalonych standardach. Zmieniły się jak gdyby drogi dojścia, narzędzia. W związku z tym dobre opracowanie, poszerzenie kanałów i również ta część mikrochirurgiczna jest bardzo istotna w codziennej praktyce lekarzy. No na pewno w dziedzinie endodoncji przede wszystkim to jest to, który sam propaguje od wielu lat, to jest przede wszystkim jednowizytowe leczenie w endodoncji, czyli dzisiaj mamy możliwość na jednej wizycie wykonania kompletnego leczenia zęba. Drugą rzecz to jest to, że dzisiaj potencjalnie każdy ząb nadaje się do leczenia endodontycznego, które no, polega na tym, że jest to leczenie zachowawcze. Właściwie odstąpiliśmy od wielu zabiegów chirurgicznych, które wcześniej były konieczne, często wykonywane. Dzisiaj są rzadko wykonywane, czyli jesteśmy w stanie wyleczyć wiele przypadków, zdecydowaną większość przypadków, poprzez działanie od wnętrza zęba. A więc nie musimy wchodzić z zabiegami chirurgicznymi. I to jest no, niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie. Niczym nie odstajemy od tych wszystkich najnowocześniejszych ośrodków akademickich, ponieważ no, przynajmniej od 20 lat to już mamy taką pełną współpracę z uniwersytetami w Anglii, w Niemczech, we Francji. Także bardzo często wymieniamy swoje doświadczenia. Profesor Kim jest światowej sławy specjalistą, jeśli chodzi o mikrochirurgię endodontyczną. Jest szefem katedry na Uniwersytecie w Pensylwanii. To jest uniwersytet, który jest wiodącym uniwersytetem na świecie i tutaj dokonania profesora, jego wiedza i możliwość przekazania, szczególnie podczas tak unikalnego szkolenia, jakie odbędzie się dzisiaj, gdzie wszystkie zabiegi będą transmitowane na żywo z jego bezpośrednim komentarzem. Myślę, dadzą wszystkim członkom naszego towarzystwa takie bezpośrednie przełożenie na codzienną praktykę. Microsurgery is, especially endodontic microsurgery, is the last chance to save the tooth or teeth. When a root canal endodontics failed, sometimes it does, then the way we can save the tooth is you go to at the end of the root and get rid of the infection. But you're doing in a microscopic way, very small microscopic. It's a very sophisticated and a wonderful way of saving the tooth. Microsurgery is micro, small surgery either, done in under the microscope, under big magnification, so that everything can be done very small, delicately. The gum surgery can be done that way. Yeah, that's what is microsurgery in gum. But it's not gum. It's more of the inside of the bone. Gum is opened up and then go to infection site at the end of the root and then taking care of the problem. Well, for any new surgical procedure requires a new instruments and new tools, new equipment. For microsurgery, it requires a completely new line of instruments and tools, such as you have to have a microscope. So dentists who cannot do this surgery without microscope. So that's first thing. Second, all the instrument has to be miniaturized. That means bigger becomes smaller and smaller one. Because under the microscope, you are seeing 10, 20 times bigger. You cannot use a big instrument. So miniaturization instrument. So it's a completely new instruments. And also one of the important development is many materials used in the bone is a newly developed. So combination of a new materials, new miniaturized instrument, and a microscope, and a dentist in Poland here, many of them will learn
how to do the things. In this way, save the teeth so you don't have, you can have your own teeth in the mouth.